What's up? What's up guys? Witam dzieciaki, witam w kolejnym wideo. Fajnie, że jesteście, fajnie, że oglądacie. Na ustawie na wersję sportową. Polatamy troszeczkę szybciej. Zobaczymy jak się zachowuje. Jest ładna pogoda, słońce świeci, godzina 6 rano. Niedziela, nie ma tak jak wcześniej wstać, nie? No ale dobra. Nikt nie będzie długi. Ale mam nadzieję, że będzie wystarczająco interesujący, abyście mogli poświęcić parę minut, aby to obejrzeć. A teraz przenieśmy się do drugiej sceny. Bo miałem problem z tym elementem, wymieniałem go niedawno. A do tego jeszcze drony w 2020 w styczniu były uziemione, był problem z softwarem, GoPro miał problem. Nie szło odpalić drona, nie tylko ja byłem uziemiony, ale również inni ludzie. GoPro znalazło tą usterkę, trochę potrwało zanim zrobili update'a, zanim wszystko wróciło do normy. Mój dron nie latał, raz, że z powodu tego problemu, tej usterki. A druga sprawa jest taka, że miałem uszkodzone podłoże. Zaraz wam pokażę jak to wygląda, dokładnie o co chodzi. Po wymianie to jest mój pierwszy test. Zobaczmy jak to wygląda od spodu. To znajduje się ten element, który widzicie właśnie z napisem Karma. Jest połączony przez kabelek do drona. Jeżeli nie otwiera się w pełni, to występuje błąd, który informuje, że to urządzenie jest niesprawne. Dron nie będzie latał, software będzie zblokowany i to było denerwujące, bo masz drona, jest ładna pogoda, a nie możesz sobie polatać. Podejrzewam, że cena na polskim rynku to jest około 150 zł za taki element, więc nie robi to szału. Jeżeli wyskoczy ci taki błąd, to niestety musisz ten element wymienić. Zaraz po wymianie będzie na pewno działał, musisz zrobić update zarówno software'a w dronie, jak i software'a w kontrolerze. Może być taka sytuacja, że dron poleci za wysoko, stracisz połączenie i będzie chciał automatycznie wrócić na miejsce startu. I tu może zacząć się robić problem, bo dron może polecić już całkowicie inną stronę, tak jak mi poleciał w Alpach. Ty i normalnie poleciał. Pierwszy dzień, wyszedłem, piękna pogoda, góry, nie mogłem go znaleźć. Kompas się zepsuł. Wyobraź sobie, że nie mogłem kompletnie nic zrobić. Fajne małoksy, nie? Wiele razy wspominałem tą sytuację, była dosyć zabawna. Straciłem kamerę, ale GoPro dało mi drugiego drona, więc tak czy inaczej historia skończyła się dobrze. Jeżeli masz drona, latasz i wiesz, że jak dron się zepsuje, no to tak jakby połowa szczęścia by odeszła, nie? Bo jednak taka zabawka daje frajdę. Compass interference. Move to a new location or recalibrate the compass. Miałem małą kraksę. W momencie, kiedy chciałem zrobić zwrot dronem, za bardzo mnie poniosło. Wchodząc w zakręt, dotknął ziemi. Jest efekt końcowy. Połamane dwa skrzydełka. Dobrze, że miałem zamienne, także wszystko jest elegancko. Zróbmy kolejną próbę. To mi za bardzo poniosło. Niestety, jak wiecie, przy tego koronawirusa wszystko jest zablokowane, nie mogę nigdzie polecieć. Nie jestem zadowolony, ale nie tylko ja, jest wiele innych osób, które miały plany, a plany muszą zostać skasowane. Ale jak to się mówi, będzie kolejna szansa, będzie kolejny wyjazd. Ja mam jeszcze coś do zrobienia dzisiaj, więc mój czas się właśnie skończył, ale was zapraszam, abyście obejrzeli kolejne filmiki. Dajcie lajka, podzielcie się z filmikiem z innymi, ze znajomymi, z rodziną. Im więcej ludzi zobaczy, tym lepiej. Dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia. Na razie.